Cześć, witam was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek wsiąść do pociągu, a bilety e, Bitcoina po 50 tysięcy dolarów. Chciałbym dzisiaj nagrać taki odcinek, bo coraz więcej głośniej się o tym mówi, że w 2021 roku Bitcoin ma osiągnąć swoje nowe ATH. Dzisiaj jego cena to 19 tysięcy z hakiem, zresztą zaraz zobaczymy i szerzej na ten temat porozmawiamy. Ale chciałbym na wstępie jeszcze odnieść się do pewnych komentarzy, które pojawiają się na filmikach. Ostatnio pan tu do mnie napisał, że chłop pierdoli głupoty, nie zna się, zarób najpierw na rynku coś przez 10 lat, a później poucza innych. No to ja bym chciał pokazać taką jedną rzecz tutaj. Na giełdzie Coinbase, jak dobrze wiecie, można za darmo dostawać różne kryptowaluty. No i ja takie kryptowaluty dostałem. Dostałem je za 48 dolarów, czy tam za 45. Chciałbym wam pokazać, że mój portfel, zobaczcie sobie dzisiaj, chciałbym wam pokazać, że w ciągu jednego miesiąca wzrost, tak jak możecie zobaczyć, o 100%, czyli pomnożyłem o 100% swój wkład, który dostałem na Coinbase za darmo. Więc, jeżeli ktoś do mnie pisze takie komentarze e, odnośnie tego, chłop, e, czy jakiś inny e, tytułem e, mojej tutaj e, pracy, na, czy tam opowiadania na moim kanale Rekin Biznesu, różnych rzeczy, to niech najpierw się zastanowi, niech najpierw, nie wiem, e, musłoma z butów nie wystaje i troszeczkę inteligentniej podchodzi do pewnych zagadnień. Ja tu nikogo nie chcę pouczać ani nikomu nie chcę. Dawać złych rad, wręcz odwrotnie. Tworzę ten kanał po to, żeby ludzie mogli zrozumieć pewne rzeczy i żeby ludzie mogli coś osiągnąć i coś zarobić, inwestując swoje oszczędności. I zgoła, żeby nie było tak, że ja tutaj opowiadam coś, nie pokazuję, więc proszę bardzo, jest to pokazane saldo mojego portfela, że było już na 100 dolarów i 69. Dzisiaj mam 90 dolarów i 70 centów. To prawie jest 100%. Nie zamieniałem na razie tego, a dobrze wiecie, że żadnej hosty na razie nie ma, więc i tak to jest, uważam, dobry wynik. I dobre e, tutaj rzeczy, które powymieniałem, te co oni nam dali tutaj za darmo, te kryptowaluty. Gdyby ktoś chciał skorzystać, no to linki referencyjne są w moim opisie filmiku. Można tu za darmo naprawdę dostać 50 czy 60 dolców. A później sobie je pomnażać. Eee, I bardzo zapraszam serdecznie do skorzystania, właśnie z mojego linku referencyjnego. Z góry dziękuję, jakby coś. No tu Wam pokażę, tu eee, jak sobie, no zobaczcie, start earning, czyli nagrody, i tu będzie można sobie zarabiać, tak, te różne rzeczy, gdybyście chcieli skorzystać. No dobra, a teraz wracając do rynku kryptowalut czyli do tego bitcoina i do tego naszego pociągu i biletu za 50 tysięcy dolarów. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam ten filmik, no bo trzeba by się zastanowić, jeżeli spojrzymy, dzisiaj Bitcoin kosztuje 19 321, czy to jest dobra miejscówka i dobre miejsce w pociągu, który ma odjechać całkiem już niedługo. A na koniec roku przyszłego ma on osiągnąć stację w kwocie 50 tysięcy dolarów. Oczywiście są to założenia i to są przypuszczenia, ale ludzie, którzy odnoszą się do zamieszłych czasów, czyli porównują to, co było, do tego co jest teraz, przedstawiają różne wykresy, różne wyliczenia, różne rzeczy. I wszystko sprowadza się do tego, że rzeczywiście w październiku gdyby się potwierdziło ten, ten cykl mamy osiągnąć nowe ATH. Ja jak dobrze wiecie, tego Bitcoina jak na razie nie mam i nie mam ani Bitcoina, ani Ethereum, cały czas wszystko mam w altach i cały czas mam wszystko w i czekam na odpowiedni moment na wejście. Ale chciałbym nagrać wam ten filmik, pokazać po prostu to co dzieje się na rynku i to co może się zadziać. tak? Czyli że możemy po prostu wsiąść dzisiaj i zarobić 100% ponad, jeżeli byśmy zapakowali się dzisiaj w tego bitcoina. Ktoś powie, no czy to jest miejsce i to jest czas na inwestowanie teraz w bitcoina, kiedy on urósł e, ostatnio 9 czy tam 10 tysięcy. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma chęć na długą inwestycję, no to myślę, że w jakimś okresie 2-3 lat na pewno na tym nie straci. No. Na pewno na tym y, zarobi. Oczywiście, wszystko się wiąże z tym, że poświęcamy te pieniądze, zamrażamy na jakiś dłuższy okres. To nie jest tak, że y, to będzie za chwilę już natychmiast, bo dobrze wiecie, że w świecie kryptowalut y, różnie to wszystko się dzieje. Od wczoraj mamy też rów, również start Ethereum 2.0, i to też chciałem Wam powiedzieć, że wiele giełd oferuje po prostu. Możliwość wejścia w to stakowanie Ethereum nie posiadając 32 Ethereum, tak? Czyli daje taką możliwość, że zamrażamy jakieś nasze Ethereum, mniej, mniejszą ilość oczywiście, no tyle na ile kogo stać, i dzięki giełdom będziemy mogli otrzymywać za ten stacking jakieś tam profity, tak? Jest to już na giełdzie Binance, jest to na giełdzie KuCoin. jest to też będzie to na giełdzie Coinbase. A propos Coinbase'a, to chciałbym Wam powiedzieć również, że Coinbase bardzo mm, czynnie bierze udział w tym, iż y, pozwala wielkim instytucjom na zakup ogromnej ilości bitcoinów i skupowania ich z rynku, nie poruszając gwałtownie ceną bitcoina, tak? Czyli y, działają, tak można powiedzieć, pozarynkowo troszeczkę. I te firmy korzystają z usług Coinbase'a, tak? I chciałbym Wam powiedzieć, że rzeczywiście następuje ogromne zainteresowanie różnych instytucji co do właśnie kryptowalut. Może nie pojawia się tutaj tak zwana ulica, która sparzyła się 3 lata temu i widzi, co się dzieje na kryptowalutach, że czasami jest tak. Że wejdzie się w nieodpowiednim momencie, o czym mówiłem w ostatnim moim filmiku, tak? o tej strategii e, poznawania rynku i ustawiania swojej pozycji. Pokazywałem też e, tą pozycję, jaką ja zająłem. Ostatnio też udało mi się na e, jednej z kryptowalut taką pozycję otworzyć. Też ustawiłem dosyć nisko wejście i był gwałtowny zjazd, i rzeczywiście e, to nastąpiło. Zaraz wam to pokażę. Mniej więcej to było. Na Binance. Zaraz poczekajcie chwileczkę. O, już się otwiera, ten internet tak kiepsko chodzi. Słuchajcie, tutaj mam otworzonego swojego longa, ale tu chciałem wam pokazać rynki i tą kryptowalutę. O, już pokazuję wam. O. Już, proszę bardzo. O. I tutaj pokażę wam na 15 minutówce, była taka, był taki zjazd. Była taka świeca. O, jest tutaj to było tutaj na 0,06. I tu wtedy ja przedłem też, udało mi się wejść w pozycję na 006, czyli na 0,006. I dlatego ja powiedziałem, trzeba mieć pewną strategię, trzeba mieć pewne. Pewien plan, i można wtedy działać na tym rynku, tak? No nic nie robić na pałę. I tak samo, jeżeli chodzi o tego naszego bitcoina. No jeżeli ktoś już podejmuje decyzję, że rzeczywiście będzie czekał na to nowe ATH, no to w każdym momencie jest dobry czas, żeby wejść. Tak jak powiedziałem, nie wchodził od razu całym kapitałem. Przecież można tą cenę uśredniać. Można wejść teraz, można wejść później, jak troszeczkę to gdzieś odreaguje. Można było wchodzić, przecież ten Bitcoin poruszał się w przedziale, zaraz Wam pokażę, prawie do 16 tysięcy zjeżdżał, czyli można, gdyby można, ustawiłoby się już, już wchodzę Bitcoin, już proszę bardzo. Bitcoin, o, chciałbym Wam to pokazać. Zobaczcie, jak gdyby tu wziąć na 4 godzinnym tym zobaczcie, można było sobie zjechać gdzieś nawet na 16 tysięcy z hakiem. Już nie mówię o 16, ale ustawmy na 17, można było wejść. Można teraz sobie wejść. Tutaj znowu była zjazd i tu była cena, już Wam mówię, no 18 tysięcy prawie, więc naprawdę są te punkty. Na których możemy się załapać i wejść w dobrą, jakąś tam pozycję, tak? Na tym polega właśnie jednak kryptowalut, że ma często dosyć spore wahania, ma często spore zjazdy, ale też i spore kursy do góry. Więc wykorzystajcie ten moment. Czy ten bitcoin osiągnie to 50 tysięcy? Nie wiem, nie jestem wróżbitą. Aczkolwiek, jeżeli ten bitcoin rzeczywiście troszeczkę jeszcze spadnie, no to ja zakupię sobie tego bitcoina, jakąś tam. Część gotówki, nawet te, nie wiem, 500 dolarów sobie poświęcę, to jest 2000 i po prostu zostawię te 500 dolarów, niech sobie leży. Gdyby rzeczywiście to było 100%, no to będę miał drugie 500 dolarów, załóżmy za rok, w moim portfelu, tak. No tak do tego podchodzę, nie będę na pewno inwestował wszystkich moich pieniędzy teraz w Bitcoinie, bo tak jak powiedziałem Wam wolę grać sobie tutaj na altach i zdobywać 10, 20 czy 30%, ale na pewno skorzystam, tak jak powiedziałem i z 500 dolarów sobie zostawię tam w tym Bitcoinie, żeby sobie czekało czy rzeczywiście to się potwierdzi. Wszystko zależy oczywiście od tego ile mamy pieniędzy i jaką mamy możliwość na zamrożenie tego naszego kapitału, ile chcemy zainwestować, to jest indywidualna wasza sprawa tylko i wyłącznie. Chciałbym wam też również powiedzieć, że jeżeli macie problemy z początkowym wejściem w kryptowaluty, no to zapraszam was na naszą grupę tutaj VIP Crypto Business. Wejdźcie na Discorda, poczytajcie sobie rzeczywiście tam ludzie pokazują, piszą. Ja nic tam nie reklamuję, nikogo nie napędzam, ale zobaczcie, po prostu jest tam wszystko opisane. To nic nie kosztuje. Możecie sobie poczytać, zobaczyć, przekonać się i rzeczywiście jest ogromny zasób wiedzy, który Wam pozwoli na pewno na to, żebyście się rozwinęli tutaj i zrozumieli pewne rzeczy, tak? Zapraszam serdecznie do Discorda. Link oczywiście jest w opisie. Jeszcze chciałbym powiedzieć Wam, że to nie jest tak, że kryptowaluty to e, można powiedzieć takie coś, co pozwoli zaraz stać się milionerem czy bogaczem, bo żeby takim człowiekiem być, no to trzeba by było sporą gotówkę tutaj poświęcić i zainwestować, bo tak jak ja to mówiłem w wielu moich filmikach, bitcoin nawet gdy wzrośnie do 50 tysięcy, to będzie to e, załóżmy no 100-200% w jakimś tam określonym czasie, a później pewnie będzie jakaś korekta, więc to nie jest, jeżeli ktoś ma 1000 zł, no to pomnoży to o 1000, czy tam o 1500 zł. No, yy, oczywiście w ciągu roku zarobić 1000 zł za darmo, czy 1500, to jak dla mnie, to naprawdę jest spory kapitał. I gdybym miał je trzymać w banku, czy gdzieś w domu, no wolałbym to zaryzykować yy, oczywiście w, kryptalu, w kryptowaluty i w jakiś określony projekt, niekoniecznie w Bitcoina, bo przecież też jest Ethereum i 5000 innych projektów. Tylko musicie mieć to na uwadze, że jest to e, bardzo duże ryzyko, że możecie utracić wszystkie swoje e, pieniądze, tak? Bo tutaj nie ma nic pewnego, tutaj jest tylko przypuszczenie, to co może być albo co się może wydarzyć. E, namawiam serdecznie was do subskrybowania mojego kanału, do tego, żebyśmy się rozwijali, do tego, żebyśmy byli zauważalni, udostępniania Dlatego, że no są plany dosyć o, ogromne w stosunku do tego, żeby ten kanał istniał i żeby promował wiele rzeczy, no ale to dzięki Wam tylko może on się rozrastać. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze o tym Bitcoinie, że nie wiem dlaczego, ale jest takie przeświadczenie, że Bitcoin ma zastąpić w niedalekiej przyszłości inwestowanie pieniędzy na long term, czyli tak jak ludzie kupują złoto. Dlatego coraz więcej instytucji zaczyna go gromadzić i coraz więcej instytucji jest zainteresowanym po, posiadaniem tej kryptowaluty w bardzo dużych ilościach. Moim zdaniem będzie to pozwalało im kreować później rynek kryptowalut i w pewien sposób nim zarządzać, dlatego że będą mogli dozować w odpowiednim momencie odpowiednią ilość bitcoina na rynek. To są olbrzymi gracze, którzy posiadają olbrzymie e, pieniądze i mogą sobie pozwolić na wiele, wiele różnych scenariuszy, tak? Bo dla nich zainwestowanie kilkunastu miliardów dolarów m, na jakiś okres nie wiąże się z tym, że blokują swoją e, całą działalność, tak? Jest to jakiś tylko i wyłącznie Odłamek tego, co mogą inwestować i co mogą pozwolić sobie na zamrożenie. My, oczywiście, mali ciółacze, musimy liczyć się z tym, że blokując nasze środki, po prostu czekamy cierpliwie i nie wiemy, co może się wydarzyć, a zazwyczaj są to oszczędności naszego jakiegoś tam życia. Tak? Chciałbym Wam powiedzieć również, że rynek kryptowalut. To naprawdę dopiero raczkujący rynek i ma on wiele, wiele jeszcze przed sobą. I tak jak to mówią inni tutaj na różnych kanałach kryptowalutowych, miejcie na uwadze to, że nie przywiązujcie się do pewnych projektów, dlatego że na tym rynku będą pojawiały się nowe pomysły, nowe projekty i one będą spijały tą całą śmietankę kiedy będą pojawiały się na rynku, kiedy będzie bardzo duże zainteresowanie tymi nowymi projektami. I wtedy trzeba mieć kapitał, żeby być w tym, żeby kupić te projekty i żeby wtedy zarabiać. Bo trzymanie czegoś na bardzo długim okresie wiąże się z tym, że zazwyczaj to traci na zainteresowaniu i wartości, tak? Dlatego powiedziałem, trzeba to robić mądrze z głową i nie inwestować wszystkich pieniędzy w jeden projekt. A mieć gdzieś tam zabezpieczeniu na dobrą okazję jakiś część kapitału. Czy wsiąść do pociągu już teraz? Zostawiam tą decyzję Wam. Myślę, że bilety na razie są w dosyć okazyjnej cenie, a były w bardzo ekstra cenie całkiem niedawno po 10 tysięcy dolarów co można by było wtedy pokupić sobie naprawdę fajne miejscówki w tym pociągu. Ale dobrze wiecie, że. Bitcoin ma rosnąć, a nie spadać, więc być może ta miejscówka dzisiaj kupiona też przyniesie Wam określony zysk i określone pieniądze, tak? Wszystko tak jak powiedziałem, zależy od strategii i od dobrego planu. Tak jak widzicie, ja taką strategię stosuję, mam swój plan i trzymam go się, nie robię nic na wariata, na hura i nie podpalam się tym, że za chwilę może coś się tutaj wydarzyć, tak, wszystko z chłodną głową odpowiednio zaplanowane odpowiednio skalkulowane i tak jak będziecie robili na pewno na tym nie stracicie serdecznie zapraszam was do mojego discorda e, na kanał i oczywiście jeżeli macie jakieś pytania to piszcie proszę was, żeby to były sensowne pytania e, takie konstruktywne, żebyśmy mogli merytorycznie sobie porozmawiać Niedługo przygotuję. Poprosiła mnie Pani o jeden z projektów, czyli to będzie zatrzymany do wyjaśnienia. O jednym z projekcie, który jest promowany przez byłych uczestników szwajcarskich banków i pokażę go e, fajnie. Będziemy mogli o nim omówić naprawdę przyszłościowy projekt. E, także zasubskrybujcie i czekajcie na następny filmik. Dziękuję z tej strony Rekim Biznesu. Cześć!